Siema widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z rzecz jasna Flycorpa, no bo z czego by innego. Witam was de facto o pierwszej w nocy. No, dzisiaj zajmę się odblokowywaniem Półwyspu Iberyjskiego oraz Maroka i Algierii najprawdopodobniej. Tutaj dalszą częścią Europy zajmę się kiedy indziej. Dzisiaj zajmę się Hiszpanią, Portugalią, Marokiem, Algierią. Tak więc, no... No co tu więcej mówić? No lecimy, no. Tak, najpierw podłączam sobie te miasta. Dobra, Lizbony rozbuduje, Madryt rozbuduje, tą linię tutaj do Paryża buduje. Tą linię również rozbuduje, Barcelonę rozbuduje. Tutaj w ogóle wyspy powinny być, nie żeby coś, ale dobra. No, stolica kraju Basków, to można ją podłączyć do tutaj. Do Madrytu można ją podłączyć. A co jest? Marsylika jakaś przeludniona. O Jezu. Ile osób czeka, żeby się dostać do tego? Jezus Maria. No Jezu, ile tutaj się ludzi narobiło, co? Co tu się dzieje? Co tu się od Jana Pawła? Jakie tutaj przeludnienia się dzieją? Jezu, tutaj naprawdę ostre przeludnienie jest. A bynajmniej się dzieje, ile ja tu samolotów muszę robić, żeby to działało. Jezu. I od razu muszę te samoloty ulepszać. Do najwyższego poziomu, inaczej to nie działa. Dobra, czy jeszcze więcej samolotów jest tutaj potrzebne? Chyba nie. Nie powinno być przynajmniej potrzebne, dobrze. W takim wypadku mogę się zająć podłączaniem zwykłych miast do reszty państwa. W sensie do podłączaniem ich do siebie, tak. Tworzeniem nowych linii wewnątrz Hiszpanii i Portugalii, wewnątrz Półwyspu Iberyjskiego. No ale przez chwilę się robiło dość ciekawie. Choć ciągle do Madrytu robią się największe kolejki w Rzymie. Jakby nie patrzeć, Madryt-Rzym to jest linia z największą ilością samolotów. No, więc nieźle się tutaj dzieje, nieźle. Dobra. Sewillę podłączymy również do Madrytu, bo gdzieżby indziej. No bo chcieliby indziej to podłączyć tak naprawdę, no nie ma gdzie, no. Teoretycznie mógłbym Sewillę do Lizbony podłączyć, jak tak teraz myślę. No, w sumie mógłbym. Dobra, w takim wypadku myślę, że jeszcze Maroko można by odblokować oraz Algierię. Dobra, trzeba teraz porobić maksymalne samoloty. Trzeba wszystko poulepszać, tak dość szybko.
Tak naprawdę im szybciej, tym lepiej to poulepszam. Dobra, tak. Nie wiem, to tak te trzy samoloty, myślę, że z tego tieru powinno być dobrze, tak naprawdę. No. Oczywiście lotniska trzeba ulepszać. Dobra. Jest też, myślę, że ulepszę lotnisko. Samolot też niech będzie ulepszony. Też się przyda lepszy samolot, tak naprawdę. Tutaj szósteczka. Marra. Co? Marrakesz. Marrakesz. Okej, okay, ciekawa nazwa. Marrakesz. Mój laptop oczywiście standardowo polą mnie uszy po prostu od tego, jak on się głośno chłodzi. Najlepsze jest to, że nie ma nawet powodu, żeby się głośno chłodzić. No ale dobra. No to teraz trzeba tak de facto czekać, aż się nowe miasta odblokują, nie? Nie? No nie. O, tutaj się coś... Tanger. To jest chyba jeszcze część Maroka, jeśli się nie mylę. Jeśli się nie mylę, to chyba jest jeszcze część Maroka, ale podłączę to również do Sewilli, bo czemu nie? Tu jeszcze Gibraltar powinien być, ale kogo by to interesowało w ogóle? No i tak czysto teoretycznie mógłbym jeszcze odblokować Libię, Egipt, Izrael, Palestynę. W sumie lecimy, nie śpimy. Co, będę czekał? Co, ja będę czekał? Tysiące milionów lat, aż się jakieś nowe miasta pootwierają. Dobra, lecimy. Dobra, Kair trzeba ulepszyć. Trypolis jest już ulepszony. Myślę, że można jeszcze w nim dać jeszcze jeden dodatkowy samolot. Podłączyć oczywiście jeszcze do Kairu, bo jakby inaczej. No w końcu gdzieś indziej to podłączyć jeszcze, jak nie do Kairu. No nie? No. Gdzieś jeszcze jakieś miasto się... A tutaj... Agadir. No spoko, nie wiem kto tak miasto nazywa, ale dobra. Niech będzie Agadir. Czy gdzieś tutaj jeszcze cokolwiek ma problemy? Chyba nie, ale myślę, że... O, Marsylia i CA, myślę, że to będzie dość dobra linia. Dobra, więcej piątek myślę, że tutaj można dać. Czy coś jeszcze ma to jakieś problemy Najmana? Nie, nie wydaje mi się. Co to? Tej lata siódemka. Nie, to szóstka. Okej, okay. Dawało mi się jeszcze siódemka. Coś się tutaj przed chwilą otworzyło. A tutaj Aleksandria. Nie było mnie tam nigdy, ale słyszałem, że to fajne miasto. Więc nie wiem, czy polecam, bo mnie tam nie było. No spoko, Trypolis, Rabat, czemu nie? Niech se latają nad Saharą. Czemu nie? Może ich Berberowie nie zastrzelą. Trypolis, jeszcze myślę, że można by było... Chociaż Kair, czy... Kair, w sumie jeszcze... Co to jest? To Oran do Algieru.
Tutaj do laty można by to podłączyć. Oczywiście szósteczka. Jakby się zastanawiali, dlaczego ja tak dlaczego ja spowolniłem te samoloty, to robiłem to dlatego, że pomyślałem, że mój laptop sobie przestanie aż tak hałasować, się uspokoi, no ale niestety nie. Co ja tak naprawdę mógłbym tutaj jeszcze zrobić? No w sumie nic, muszę mniej więcej w sumie czekać, aż się nowe miasta otworzą. Tak jak na przykład to tutaj. Girga. Dziwna nazwa miasta, ale spoko. Czemu nie? Trypolis bym jeszcze gdzieś podłączył do Tirany, mógłbym nim. Nie, nie będę. Niech latają naokoło. Izrael, Palestyna, Jordania, Syrię w sumie jeszcze mogę odblokować. Podłączyć ją sobie do Bejrutu. Srututu. Domy. Okej. Okej. Czemu nie? Dobra, jeszcze Damaszek do Kairu podłączę. Palestynę myślę, że mogę odblokować. Ramallah. Brzmi jak piękne miasto. I zapewne takowym jest. Izrael jeszcze, Tel Awiw. Czemu nie? Gdzie od Tel Awiw mógłbym tak naprawdę podłączyć do Kairu? Nikt z Tel Awiwu nie będzie latał. Myślę, że tutaj do Nikozji można to podłączyć. Jeszcze można by teoretycznie podłączyć do Ramallahu. Tak, myślę, że to jest najlepsza linia. Tutaj tak, myślę, że szóstka jest tam potrzebna. Na tej linii. I to tak definitywnie jest tam potrzebna. No, jeszcze do Aten mógłbym podłączyć, prawda? Tel Awiw. Ale Jerozolimy co ciekawe nie ma w grze. Z tego co widzę, coś nam się odblokowało, a tak tutaj Malaga. To Malagę już podłączam do Madrytu. I do Tangeru. Czemu nie? Konstantyn. Konstantyn mogę podłączyć do Algieru. Czekajcie, jakoś cicho to jest. Tak będzie lepiej chyba. Powinno być lepiej. Na razie tu nic nie widzę. Luxor. No i Lux. Do Kairu prosto, co tam? Czemu nie? Jeszcze jakąś małą tutaj linię między tymi dwoma miastami można by dać. Tak szóstka myślę, że tutaj będzie no niezbędna. Czy gdzieś tutaj są problemy? Tak, wszędzie są problemy. Całe moje linie to jeden wielki problem. Ale trudno. Benghazi. Ciekawe. Ciekawa nazwa miasta, Benghazi.
przez morze se trochę polatają. Dobra, myślę, że jeszcze Jordanię mógłbym odblokować w takim wypadku. Amman do Damaszku. Oraz do Ramallahu. Kurwa, nie do Tel Aviv. Kto by chciał latać do jakiegoś żydowskiego państwa pełnego Żydów? Kto by chciał w ogóle, kurwa, do Izraela latać? Przecież to są nudne. Komu by się chciał latać do państwa zbrodniarzy wojennych i morderców? Tam nic ciekawego nie ma. Myślę, że Palestyna lepsze miejsce do zwiedzania. Co tu jeszcze mamy? De facto nic ciekawego, ale dobra. Germanię bym jeszcze odblokował. Myślę, że nie, no Niemcy. Kurde, no można by było odblokować Niemcy teoretycznie, no nie? Dobra, odblokuję jeszcze Niemcy, żeby... Nie wiem. Żeby nie wiem. Niech będą odblokowane. Po prostu. No już odblokowują nowe miasta w Niemczech. Stuttgart. Jeszcze nam kapysz. Myślę, że można puścić ze dwa samoloty. Tak, to myślę, że można po prostu jeszcze podłączyć do Berna. Tak, czemu nie? Czemu nie? Co, teraz widzę, będą się same miasta w Niemczech odblokowywać, bo Niemcy odblokowałem. No dobra. No dobra, dobra, czemu nie? Ekspansja, odcinek 5 899 000. Co by można było tutaj kolejnego blokować? Mauretania, państwo na N, Czad, Sudan, Erytrea, Etiopia. Nic tu ciekawego nie ma. Poza Giga Czadem. Frankfurt, no mówiłem, że Niemcy teraz będą się odblokowywać same, no ja nie wiem. Sam, ja nie wiem, ci Niemcy to myślą, że co oni? Już raz chcieli mieć więcej przestrzeni życiowej. Dobra, jeszcze Polska, myślę, Warszawa. Warszawy do Berlina i Budapesztu podłączę. Czemu nie? Jeden Belgrad, Kolonia. No mówiłem, no teraz same Niemcy będą się odblokowywać. No katastrofa. No po prostu katastrofa. A z Kolonii będą mogli latać do Brukseli. Z Kolonii nie ma latania do Berlina. Zakazuję. No, co by tu jeszcze można było odblokować? No nie wiem, idę dalej w Europę w sumie. Ukrainę, Białoruś.
Okej, trochę ulepszania, tak czemu nie? Arkut sobie ulepszymy. Dodatkowy samolot, jeszcze jeden, niech se tutaj lata. Mińsk. A, do Mińska z Kijowa też niech sobie lata, więcej samolotów. Warszawa, Mińsk też niech se latają dodatkowe samoloty. Czemu by nie? Doniec po prostu do Kijowa, myślę, że można podłączyć. No. I ładnie, ładnie. Linie lotnicze ostro się rozrastają. Jeszcze Danię bym sobie wyprodukował. Kopenhagę sobie podłączę tutaj do Berlina. A Katowice się otwarły. To jeszcze loty między Żyliną a Katowicami, czemu nie? W sumie Katowice jeszcze do Pragi podłączę, czemu nie? Czemu by nie? Dwadzieścia dwie minuty filmu już. Czemu nie? Czemu nie? Nie wiem, czemu aż na siódmy tam ulepszyłem, czemu nie? Co tutaj Dniepr? To też do Kijowa prosto podłączam. Czemu by nie? Jak się więcej miast poodblokowuje, to porobię jakieś lokalne linie. Z Lwowa będzie se można latać do Kijowa i Warszawy, czemu nie? Jeszcze do Preszowa niech sobie mogą latać, czemu nie? Czemu by nie? Czemu by nie? Czysto teoretycznie mógłbym jeszcze Litwę odblokować, ale czy mi się chce? O, Łódź do Warszawy. Mogłyby się te miasta tak w sumie szybciej odblokowywać, da się czegoś zmienić. Jest w ustawieniach jakaś opcja szybszego odblokowywania miast. No nie, nie ma niestety chyba. No nie, niestety nie ma opcji szybszego odblokowywania miasta, szkoda. Do Belgradu ile samolotów lata? Co się dzieje? Jeszcze linia Belgrad-Warszawa. Zawsze to szybciej z Warszawy podlecieć do Berlina niż latać tutaj wszystkim.
Co jest? Hanower, znowu Szwaby, ja pierdzielę. Ile tych Szwabów tutaj? Niemcy, co oni zamyślą, że pępki świata są, głupie Niemcy? Mogłoby się coś odblokować, nie wiem. Tutaj o, tutaj myślę, że mogło się bardzo dobrze jakieś wielkie miasto odblokować. Chociaż mam wrażenie, że mogłoby przeciążyć moje linie lotnicze. Norymberga. No to tam, gdzie Niemcy, to tam, gdzie Niemcy się skazywały na za zbrodnie wojenne. Hehe. Głupie Niemcy. Dały się złapać. Były skazywani. Były skazywani. Za to, co dokonali, bądź nie. Ale kogo interesuje, czy dokonali, czy nie. Kogo się sądzić trzeba było, no nie? Winny musiał się znaleźć, jak w przypadku Jugosławii. Kurwa macie, ale się chujowo czuję, zmęczony jestem, pierdolę. Pierwszy i ostatni odcinek, który nagrywam o pierwszej i nie chce mi się. Poznań. No spoko, nikogo tam nie poznałem. Poznań. Nie wiem, do Pragi. Nie chcę na Czechy, mogą latać, czemu nie? Jeszcze do Berlina. Ja, nach Berlin. Nach das Berlin. Das Stadt. Ja. Das Berlin. Warszał. Inny, zadupia. Anyway. Paryż, Wiedeń, jeszcze jeden samolot, niech lata między Paryżem i Wiedniem. Co to jest? Kurwa mać, co to jest? Drezno? Okej. Kolejna część Niemiec. Kolejna część Reichu. W ogóle ja nie wiem, Flycorp to taka dobra gra. Dla zero, ale nie ma opcji włączenia śląskiego, to jest katastrofa. No zobaczcie, polski, jest angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański. No i tu nawet dwie wersje, portugalski, też dwie wersje, turecki, koreański, japoński, chiński. Nie, to jest japoński chyba. Nie, nie wiem, kurwa. To albo to jest japoński, a i to albo to jest chiński. Nie wiem, nie mam kurwa pojęcia, które to które. Ale wydaje mi się, że to jest chyba. Co jest chyba znaczy? To jest znaczek, ale kurwa co ono znaczy? To jest chyba chiński, to chyba jest japoński, ale nie jestem pewien, może być na odwrót. I najprawdopodobniej jest na odwrót. No ale w każdym razie jest tyle różnych, bardzo popularnych języków w tej grze, nie ma śląskiego, ja nie wiem. Co to jest za gra? No czy już dwa samoloty latają, widzę. No i oj, coraz więcej ludzi przybywa. I coraz większe problemy są. O, Gduńsk. Czemu nie? Stolica Kaszub. Chyba. Nie wiem. No, chyba nie do końca. Ale na pewno największe miasto na Kaszubach. No, ale nie. No, chodźmy, gdzie kaj tam z Gduńska chcą latać. Katowice, Paryż. Stuttgart.
Różne są miejsca, gdzie chcą latać. W każdym razie podłączymy im jeszcze do Kopenhagi jedną linię. Tak, myślę, że do Kopenhagi na pewno będzie im się chciało latać, na pewno się ucieszą. Odessa, okej. To do Kijowa. Do Kijowa i do Kiszynia podłączę. Tak, do Kiszynia niech też zalatają z Odessy. No. Ile ten odcinek już trwa? 30 minut. No dobra, to żeby zmiennie nie przedłużać. Choć i tak już jest to zbędnie długie. No aktualnie tak się tu za dupie prezentuje. O, jeszcze Breslau. Jeszcze Breslau, jeszcze Breslau. Jak można zauważyć, ścina coraz bardziej, tak więc no idzie to w bardzo dobrym kierunku. Totalnie. No, jeszcze screenshotik szybki sobie zrobiłem. No i co? No i małpy w zoo, no co, no. No żegnam, no. To tyle. Szluz odcinka.